Dzień dobry, nazywam się Mateusz Ziarnowski i zapraszam na kolejne kulisy KP Piła. Dzień dobry. Witamy Państwa przed meczem z Wełną Skoki. Z nami jak co tydzień trener pierwszej drużyny Paweł Nawrocki. Paweł, zanim o tym dzisiejszym meczu, to najpierw jesteśmy winni kibicom parę słów na temat meczu pucharowego. Graliśmy mecz pucharowy w środę, trzecią rundę z Orłem Osiek. Dość pewna wygrana na wyjeździe 7-0. Jakie są Twoje spostrzeżenia po tym meczu? No, bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Nie ukrywam, że daliśmy odpocząć zawodnikom. Nominalnie pierwszego składu. Zmiennicy zaprezentowali się w pierwszej połowie rewelacyjnie i do tego chcemy dążyć, żeby tak grać jak w pierwszej połowie w Osieku. Wydaje mi się, że ten mecz ma większe reperkusje niż tylko awans do czwartej rundy, bo patrząc na dzisiejszy skład, pojawiły się dwie osoby w tym składzie, które bardzo dobrze zaprezentowały się w Osieku, czyli Mikołaj Łosoś i Robert Greń. Czy faktycznie dobrze kombinuje, że to ma związek? No tak, no jakby nie mam postaw, żeby nie dać grać tym chłopakom. Cały tydzień zasuwali na treningach, bardzo dobrze zaprezentowali się w meczu pucharowym, także dostają swoją szansę i mam nadzieję, że ją wykorzystają. Kibicom, którzy nie śledzą, powiemy, że Mikołaj Łosaś 3 asysty, Robert Greń 2 bramki i asysta. Paweł, Wełna Skoki, bardzo ograna drużyna na tym poziomie. Ja myślę, że to może być troszkę taki mecz jak z Lubuszaninem Trzcianka. Czy ty też tak uważasz, czy myślisz, że to będzie inaczej wyglądało? Znaczy, no, życzyłbym sobie, żeby to był taki mecz jak z Lubu, ale z dobrą naszą skutecznością wtedy na pewno wygramy. Jak uchylisz rąbka tajemnicy, co my tu dzisiaj przygotowaliśmy dla... No tradycyjnie uczymy naszych młodych zawodników grania do przodu. Będziemy starali się odbierać piłkę w tercji pierwszej przeciwnika, w naszej trzeciej, także zasuwamy do przodu, odbieramy i chcemy jak najszybciej strzelić gola i wygrać mecz. Ostatnie pytanie. Wydaje mi się, że naszym w tej chwili największym problemem jest skuteczność, bo organizacja gry wygląda nieźle, sytuacji tworzymy multum, nie ma skuteczności. Myślisz, że to jest brak czego? Koncentracji, nie wiem, umiejętności, presji? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Nie, umiejętności, no bo jednak to co powiedziałeś, te aspekty, koncentracja czy stricte finalizacja, no to są umiejętności czysto piłkarskie, po prostu albo się strzela te bramki, nie, albo nie, no i to jest jakość, ale też naszym problemem są stracone bramki. W 5 meczach straciliśmy ich 9 z różnych faz, także no, na tym też musimy się skupić, żeby zbudować kompletny zespół. Jasne. Dziękuję, Paweł. Dziękuję. Z nami Kamil Szymanek, nasz nowy zawodnik od tego sezonu. Kamil, jak tam w KP Piła po dwóch, trzech miesiącach? No, jestem bardzo zadowolony z poziomu treningów, z poziomu naszej drużyny, z atmosfery w klubie przede wszystkim, z tego jak mnie koledzy przywitali w drużynie. No i co, no, cały klub i jaki zespół wraz z trenerami stworzył mi doskonałe warunki do ciężkiej pracy i do tego, by dawać siebie wszystko, by pomagać drużynie w każdym kolejnym meczu. Okej, dla Ciebie to też pierwszy sezon w piątej lidze, nigdy na tym poziomie nie grałeś. Jak ją oceniasz? No, na pewno jest bardziej, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest na dużo wyższym poziomie niż klasa okręgowa. Bo na pewno tutaj za błąd popełniony się płaci dużo większą cenę. No i przede wszystkim skuteczność tutaj jest, nie? Decydującym czynnikiem. No, że kto strzeli pierwszy, ten przeważnie wygra. Nie? Tak, później już taktycznie tak, są na tyle pokładane tak, drużyny, tak, dokładnie. Że są to w stanie. Właśnie o tym ważnym aspekcie zapomniałem powiedzieć, że taktycznie drużyny są przede wszystkim na wyższym poziomie. Co tam na dzisiaj trener Nawrocki przygotował? Co tam w szatni zdradził? No na pewno, no, chcemy poprawić skuteczność na pewno i ustrzec się błędów w defensywie i zwyciężyć w dzisiejszym spotkaniu. Wchodzimy po 3 punkty. Okej, dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Z nami Mateusz Ziarnowski. Mateusz, dla Ciebie to jest pierwszy sezon w piątej lidze. Parę meczów za Tobą. Jak ją oceniasz? Oceniam na ligę wyrównaną dosyć, bo można z każdym rywalem wygrać, jak i przegrać, jak te mecze nam pokazały. No i dzisiaj liczymy na zwycięstwo, na przełamanie takie. Ale nie wiem, czy też tak to widzisz, jak z trybun obserwuję te mecze, to moim zdaniem widać nawet gołym okiem, że jednak ten poziom w piątej lidze jest dużo wyższy niż w okręgówce. Większa intensywność grania, większa fizyczność, zawodnicy są bardziej skuteczni. Z boiska też tak to czujesz? Tak, na pewno fizyczność przeważa w tej lidze.
i moim zdaniem brakuje nam troszkę skuteczności. No, tyle. To z trybun też tak to wygląda. Też tak to wygląda właśnie. Ostatnio grałeś na prawym wahadle. Mhm. Czy to jest pozycja dla Ciebie ok? Ja gram tam, gdzie mnie trener wyznaczy. Już chyba drugi sezon gram na prawej obronie. Ale no oczywiście, jakbym zagrał w środku, to bym się nie obraził. Jednak dla kibiców powiemy, że Twoja kariera juniorska to było raczej granie w środku pola. Dokładnie. Ale muszę powiedzieć, że z trybun, że to wahadło wygląda ok, bo Ty wiadomo, masz te... dużo dajesz w obronie, ale też do przodu, jak pobiegniesz, to też z tego coś dobrego wychodzi. Dokładnie, staram się. I w obronie, i w ataku. A kibicom, jeżeli nie wierzą, to proponujemy, żeby zobaczyli ostatnio drugą bramkę w Chorzeminie, gdzie Ziarno zapoczątkował całą akcję. Dokładnie. Zapraszamy na mecz dzisiejszy i na kolejne mecze. Okej, okay. Dziękujemy. Dziękuję. Jesteśmy w przerwie meczu KP Piła Bełna Skoki. KP Piła prowadzi 3-1, a z nami Stasiu Sikorski, młody człowiek, który wygrał nasz konkurs na najlepszy film z wakacji. Stasiu, kto był pomysłodawcą tego filmu? To ty wymyśliłeś, czy mama podpowiadała? Ja. I od początku wiedziałeś, że chcesz taki film nagrać i wysłać? Tak. Cieszysz się z wygranej? Tak. Widzimy, że jesteś w koszulce KP Piła, to znaczy, że trenujesz w naszej akademii? Jest. Na jakiej grasz pozycji? Teraz czy jeszcze nie ma pozycji? Nie. Ale wolisz bardziej bronić czy strzelać bramki? Bronić i strzelać bramki. Jedno i drugie, czyli zobaczymy. A kto jest Twoim idolem piłkarza? Masz swojego ulubionego zawodnika? 465. I kto to jest? Polski zawodnik czy zagraniczny?
Polski. No to Lewandowski czy ktoś inny? Lewandowski. Lewandowski z tym byłem zawodnikiem. Myślisz, że w drugiej połowie się zmieni, czy tak już zostanie? Zmieni się. Kto strzeli, my czy Wełna skoki? My. Dobra, dziękuję i gratuluję wygranej.